We wanted to run. We wanted to fall together. Back then our world seemed so clear. We crystal bright. Hej, hej, z tej strony Emi, a przed nami kolejny odcinek serii Star Stable Aktualizacje. Ogólnie jestem straszliwą lamą, przyznam się do tego. Okazało się, że wystarczyło wczoraj tam kawałek zjechać w dół, dosłownie milimetr, żeby zrobić resztę tego zadania, co ostatnio nie zrobiłam. To jest kara, ja chciałam być szybka, chciałam dokończyć dalsze zadania, a zamiast tego... No, żeby wiecie, nie zwiedzać tego terenu, a jakbym zwiedziła, to bym wiedziała, że to tam. I też mnie zmyliło, że było napisane jodłowy gaj, a ja potem nie patrzyłam. Próbowałam jechać z jodłowego, próbowałam jechać tam, jak jest ten teren zombie, ten wyścig. Próbowałam jechać z jeziora, wszędzie próbowałam i w końcu olałam to i dzisiaj siadam, szukam w internecie, grzebię, w ogóle ta... I w końcu okazało się, pomyślałam sobie, dobra, może to faktycznie jest tam, gdzie ta trasa pojechała na samą górę i dadam, bo wcześniej nie mogłam to wpaść. Więc została mi końcówka tego zadania, podejrzewam, że to nie jest dużo. Oraz został mi ten wyścig. W sensie ten szlak, tak, tych sznurków, więc ogólnie obawiam się, że to nie będzie cały odcinek, więc pewnie potem coś tam jeszcze dorzucę do tego. Nie wiem, jak to będzie. No ale raczej tak bym się nie wyrobiła. Nie wiem, w 5 minut z tym i z tamtym, więc... No nie wiem. Może sobie po prostu pozwiedzamy jakoś ten szlak. Zobaczy się. No dobra. Więc... Będziemy kontynuować poprzednie zadanka. Okej. Okay. Witam was. I spójrzcie, jakim jestem łosiem. Jestem sobie tutaj, to są sznurki. I wystarczyło zejść tutaj. Spójrzcie. Bo to jest już blisko, tak? To się wyświetla jako jodłowy. Tam jest blisko jeziora i tym lamą. No dobra, ale trochę sobie pozwiedzam może dzięki temu. Może nie jest tak źle. Że to zrobiłam. Da się tutaj coś? Nie. Ale można usiąść. O. Mogę sobie tutaj siedzieć. Mam kilka ławeczek do wyboru. W sumie dwie, bo tamto to nie jest ławka. Piękne widoki na góry i w ogóle. Chciałam powiedzieć, że ktoś ma mojego kunia, a to jest ten sam. Poznałam posiodle i tak dalej. Dobra, można tu jeszcze coś porobić? Spać nie można, jeść nie można. A ten... O, fajnie, tu jest woda, tu jest jedzenie. Mhm. A to już oglądałam? O, koń jedzie, ale to super wygląda. A tam jest chyba ta piaskarnia srebrnej, tak mi się wydaje. W tamtą stronę. No. Chyba mam rację. Te łatki tutaj takie klimatyczne, nie? W ogóle ja nie wiem, którędy ja tutaj dojechałam. Tam o nie byłam, tak? Tam na tym szczycie jeszcze. Nie wiem, szczerze już się gubię w tym. W ogóle gdzie jest to zadanie? Bo ja się znowu... Tutaj. W ogóle to nie jest tak, że ja tu byłam i oglądałam te 2T. A bo ja tu wcześniej byłam. Super. Jest ten słup, który sobie ustawiłam. Okej. Piękne są te widoczki. W sumie te widoczki zawsze były piękne, tak? Tylko właśnie... Wpadli na to, żeby zrobić szlak, skoro mamy też góry. Super. Wow, dotarłam do zdania. Jestem
Och, prawie zapomniałam. No to fajnie, że zapomniałeś. Przez ciebie grzebałam się 2 dni, bo jestem lamą. Znaczy, to nie twoja wina, ale jednak. Jeśli chodzi o tę torbę, przez którą tak dziwnie się zachowywałam, mam coś dla was, by uczcić założenie naszego klubu. Ale już nie dostałam torby od ciebie? Czy to nie o tą torbę chodzi? Miałam nadzieję, że zrobię dla każdego kompletny stroj, ale zabrakło mi czasu. Aha! Ona się spóźniła, żeby zrobić dla nas stroje, tak? Ale dla mnie chyba nie, skoro to jest w klubie. Ale to słodkie. Potem mi się przypomniało, że Sonia mówi wszystkim o bezpieczeństwie. Tyle zaczyna się od dobrego kasku, więc pomyślałam, że skoro nie mam czasu na wszystkie elementy stroju, to zacznę od kasku. A jak się robi kask? W sensie... Był jakoś łatwiej pouszyć, nie? Luciana, zainspirowały mnie barokowe projekty, które pokazałaś mi na dniach otwartych. Jak słodko. No i zrobiłam wam wszystkim kaski Flying Foxes. Latające? Emma, cudowny, to logo jest wspaniałe. Sama je zrobiłaś? Naprawdę nie sposób cię rozszyfrować. Kirsty mi trochę pomogła. Jeśli chodzi o szycie, nie ma sobie równych. Słodko. Też dalej utrzymuję kontakt z Kirsty, od której ma błotko. Inne kluby jeździeckie będą nam zazdrościły tych kasków. O, nie myślcie, że zapomniałam o Sirio i Kasprze. Zrobię im derki. Nie mogą czuć się pominięci. A błotko? Emma, masz takie dobre serce. O, no właśnie. One są takie kochane. Nie mogę do ich klubu należeć? Ona już sobie założyła ten kask, czy to nie ten? No nie. Sonia, aż strach pomyśleć, że prawie się spóźniłam na jazdę po szlaku. A teraz już zawsze będę na czas. Obiecuję, możesz na mnie liczyć. Kiedy skochane, że one ją pieprzały, a ona się spóźniła, bo robiła dla nich prezent. O. A ja stoję i słucham. O, Emma, przepraszam, że się ciebie czepiałam. No właśnie. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Nigdy nie powinnam była wątpić w twoje zaangażowanie. Teraz Luciana się obrazi. Słyszysz, Błotko? Powiedziała, że dalej jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. O, jak one sobie fajnie rozmawiają. Nie, twój kuń jest głuchy. I ma robaki. Emily, nie wiedziałam, że pojedziesz z nami, ale na szczęście zrobiłam 4. kask. Z przyjemnością ci go dam. O ile nie wstydzisz się pokazywać z takimi dziwadłami jak my. Ej, ale to jest nie fair. Jak ona zrobiła kask, to powinna go dać do tego kogoś, kto będzie do klubu należał. Dlaczego ja nie mogę zmienić klubu? Ja chcę do nich należeć, ja je lubię. Serio? Flying Foxes na zawsze! Jej, dostałam ten kask? Chyba jeszcze nie. Jesteś wspaniałą przyjaciółką. Wspaniała. Wiem, że jeździłaś już z innymi klubami, no właśnie, ale pamiętaj, że jesteś dożywotnim, honorowym członkiem Flying Foxes. Mam nadzieję, że niedługo znów razem pojedziemy. Pojeździmy, jak słodko. Jak Manson, co go zaprosili do tego... do tenistów, czy jak ktoś tam nazywa. A on powiedział, że spoko, że jest zaszczycony, ale nie będzie tam uczestniczył, tak nie? Jest to samo. Jestem, ale nie jestem. Ja wolę mi kapelutek, ale jestem ciekawa, jak wygląda. Ciekawe, jak wygląda to logo. Jakiś taki wilk bardziej niż lis. Taki ogon długi, zawinięty. Taki trochę Ninetales, z tym, że... Ty faktycznie ma 9 ogonów. Z tym, że... To nie ma być Ninetales, tylko... Tylko miał być latający, ale spoko. Jestem Ninetalesem. Logo fajne, kolory mi się nie podobają. Ale okej, jak się nazywa? Task Flying Foxes. Jesteś teraz honorowym członkiem klubu jeździeckiego Flying Foxes. Gratulacje. Dobra, pojeżdżę sobie trochę w nim, wiecie, dla szpanu. No i tak jak podejrzewałam, jako że jestem lamą... To nie mogłam dokończyć tego zadania. Już bym miała w tamtym odcinku pewnie. No ale dobra.
Jestem sobie tutaj. One tutaj sobie dalej stoją. Gadają ze sobą. Tu nie ma zjazdu. Okej, okay, tutaj jest ten teren. No, a tutaj... O, tu się schodzi. Tak mi się wydaje. Tylko tutaj czy tutaj? Niestety nie pamiętam, którędy się schodzi tak o... Do miasta, a ja chciałam nie do miasta, tylko tą górkę i nie wiem, którędy. To jest ta górka już. Chyba wracam w to samo miejsce, nie? A nie. Jednak. To tutaj chyba nie byłam jeszcze. Wydaje mi się. Fajnie, można z dwóch stron przychodzić, nie? Chociaż nie, tam chyba się nie da. Nie. Da się pod tą górę podjechać? To nie. Rozkmina normalnie. A te są na fotokomórkę, tak? Te pochodnie, bo to tak wygląda. Czy tu widać wiatrak? Tak, drzewo. Uwielbiam takie mroczne drzewa. Tam wilk chodzi! Powiem wam taki spoilerek, że jak szukałam, gdzie znaleźć to miejsce, bo jestem lamą, to jestem lamą tego, Andiego. Co to jest za dźwięk? Czy to jest pająk? Wcześniej to był inny dźwięk. Patrzcie, jak fajnie! Minę ma taką trochę dziwną, ale jest słodki. Fajnie, jakbym tu nie przyszła, to bym nie wiedziała. I tam właśnie była jedna z tych rzeczy związanych z tą trasą zwykłą sznurków i tam właśnie wilki atakowały. A ten jakoś nie chciał mnie zaatakować. Ale nie wiem, co to jest za dźwięk dzwoneczków jakichś. Ślicznie tu jest. Fajnie, że porobili takie tereny. Bo zwykle tutaj góry były tak zrobione, że nie bardzo dało się ich używać, prawda? Używać? No wiadomo, o co chodzi. Tam jest to zadanko? Tak. No nie wiem, chyba już pozwiedzałam, tak mi się wydaje. A tutaj była ta kładka, to nie wiem, może tędy bym faktycznie zjechała na ten wyścig. Sama nie wiem, którędy się bardziej opłaca tak naprawdę, bo tam też jest w sumie problem, nie? A dołem się nie da? Chyba nie, skoro było górą, ale... Da się! To już nie będzie jako ta trasa, ale... Tam jest ten wyścig. Te słupy są fajne, nawet jak się ma ten zaznaczony, to tutaj widać tylko to przybliżone, a tutaj mamy słup i można... Wszędzie go widać, tak? Tam, o, w prawo jest, więc mogę sobie tędy zjechać, a tam na dole widać mistrzostwa. No, na razie się nie zabiłam, więc nie jest tak źle. Pewnie tamtędy byłoby lepiej, ale... O! A wiecie, że to jest chyba to miejsce... tutaj było sporo gwiazdek ogólnie. Z tego, co pamiętam. I to jest właśnie Góralska Chata, widzicie? Jest lokacja nowa. I tutaj można sobie też chyba usiąść. Nie wiem, nie sprawdzałam. Ale ogólnie tutaj chyba były gdzieś gwiazdki. Nie mówię, że dokładnie tutaj, ale chyba tak. O, można sobie usiąść. To miejsce już było kiedyś zrobione. No tak siedzi śmiesznie. No niestety widoczki są mało fajne. Tu jakieś się wtapia. Jakieś beczki bez niczego w środku, podejrzewam. A koń mówi, że ma to gdzieś. Ojej. Wiecie, że ja tego nigdy nie czytałam? Może to nie na temat, ale jestem ciekawa. Wejście na piechotę. W ruch do przodu, S w tyłu, a D skręt w lewo i w prawo. Możesz także używać strzałek na klawiaturze. No, ja użyłam strzałek. Rozmowa z ludźmi. Możesz rozmawiać z ludźmi, którzy mają wykrzyknik nad głowami. Podejdź i naciśnij lewy przycisk myszy, aby zacząć rozmowę. Jazda konna, W, przyspiesz, S, zwolnij, D, kręć w prawo, spacja, skocz. Możesz także używać klawiszy strzałek na klawiaturze lub myszki. Myszki? Jak myszki? A, do skręcania, ale do skakania? Nie wiem. Kółko, myszki w górę, w dół, jedź szybciej, zwolnij, przytrzymaj.
przycisk i przeciągnij myszkę w lewo i w prawo, skręt w prawo i w lewo. To wiem, ale dosiadanie konia. Podejdź blisko do konia i kiedy kursor zmieni się w siodło, kliknij na konia. Siadanie z konia. Kliknij przycisk siadania na dole ekranu po lewej stronie podkowy w menu. Albo X, ale tego nie dodali. Używanie przedmiotów. Aby użyć przedmiotu, przeciągnij go z inwentarza w miejsce, gdzie chcesz, by był użyty. Jeśli można go użyć, ramka wkoło ikony zmieni kolor na zielony. Aby zmienić ubrania na Twojej postaci, otwórz kartę postaci i swój inwentarz. Przeciągnij przedmiot z inwentarza na kartę postaci i upuść w odpowiednim miejscu. Wiem, że już dawno znam te wszystkie zasady, ale nigdy tego nie czytałam i pomyślałam, że to będzie fajne. I upuść, a nie, w odpowiednim miejscu. Część ubioru, która była dotychczas używana, automatycznie wróci do inwentarza. Aby zmienić sprzęt na koniu, otwórz kartę postaci i kliknij na zakładkę Mój koń, aby otworzyć kartę konia. Otwórz swój inwentarz, przeciągnij przedmiot z inwentarza na kartę konia i upuść w odpowiednim miejscu. Część sprzętu, która była dotychczas używana, automatycznie wróci do inwentarza. Wymogi dotyczące ubrań i sprzętu. Większość ubrań i sprzętu ma wymagania co do posiadanego poziomu i reputacji. Jeśli Twój poziom jest zbyt niski, nie będziesz mogła ich użyć. Kiedy więcej pograsz i osiągniesz wymagany poziom, będziesz mogła z nich skorzystać. To tak brzmi tak skomplikowanie, a jak się gra, to nie. No, ale wiecie, ja zaczynałam w sumie od oglądania Star Stable na YouTube, więc też było mi łatwiej. W prawym dolnym rogu na Twoim monitorze jest menu podkowa z przyciskami. Mapa. Kliknij na mapę, aby zobaczyć dużą mapę. Plus, minus, przybliżenie, oddalanie minimapy. A dopiero niedawno to odkryłam, nie jestem szybka. Gwiazdka. Rezultaty zawodów. To książka, dziennik zadań, plecak, inwentarz, znak zapytania, pomoc, x menu, walutki, znajomi, jeden ludek, karta postaci. Podoba mi się ludek. Teraz zastanawiam się, jak to, no by musiała wstać. A dlaczego to się nie zawsze pojawia, tylko jak się ten na przykład siedzi? Jaka gwiazdka? Gdzie wy tu macie jakąś gwiazdkę? Mam wrażenie, że oni tego nie pozmieniali. Chodzi o rozetę, tak? Nie wiem. Czujmy się gry, czy nie wiem, 100 w którymś odcinku, czy ile ich już mam, nie wiem. A ja tu nie było obrazków. No nie ma, ja nie wiem. Legenda do mapy. Ikony na mapie pokazują miejsca na Jorviku, które są warte uwagi. Kliknij mapę w menu podkowy lub naciśnij M na klawiaturze, aby otworzyć mapę. Żółty okrąg. Cel aktywnego zadania, czyli tak zmienili. Żółty wykrzyknik, dostępne zadanie. Zielony wykrzyknik, wykonanie zadania. Znaczy wykonanie, no że jest zrobione, ale trzeba jeszcze odebrać, żeby były punkty i wykonane zadanie. Niebieski, zadania codzienne, flagi, wyścig, przyczepa, transport konny. Teraz już jest więcej tego, nie? Dziennik zadań. Możesz przeczytać o bieżących zadaniach w dzienniku zadań. Dziennik zadań składa się z dwóch części. Górna część zawiera listę wszystkich Twoich bieżących zadań. Kliknij na zadanie, a w dolnej części wyświetli się opis, co masz zrobić. Ano, racja. Inwentarz. Inwentarz jest miejscem, w którym trzymasz wszystkie przedmioty, ubrania i sprzęt i inne rzeczy zebrane w trakcie podróży. Otwórz inwentarz, klikając przycisk plecaka w menu podkowa. Jeśli chcesz się czegoś pozbyć, przyciągnij go do kosza w prawym dolnym rogu. W oknie inwentarza. Rób to z głową, ponieważ nie da się odzyskać raz wyrzuconej rzeczy. A ja kiedyś myślałam, że tak się sprzedaje. Brawo ja. Tego nie napisali, że można sprzedać w sklepie. Twoja postać w grze oraz twój koń mają kilka umiejętności, które decydują o tym, jak dobrze radzisz sobie w siodle. Za każdym razem, gdy zdobywasz nowy poziom, twoje umiejętności poprawiają się. No teraz są 21, haha. Dzieje się tak też dzięki ubraniom, jakie nosisz. Poziom i sprzęt twojego konia także mają znaczenie. Pamiętam, jak w środku nocy miałam iść spać, a zamiast tego czytałam właśnie sobie o tym sprzęty, bo wcześniej jakby nie patrzyłam na te statystyki i pojechałam do sklepu, żeby kupić takie rzeczy, które mają jak najwięcej statystyki. Czytałam, jaki jest max i tak dalej. Twoja postać, jazda, poprawia szybkość jazdy oraz zwinność konia podczas zmiany kierunku. Opieka decyduje o tym, jak długo twój koń czuje się świetnie po tym, jak o niego zadbałaś. Poprawia także wytrzymałość na obciążenia, jakie może doznać, zanim trzeba będzie się udać do weterynarza. To prawda. Nie do weterynarza, tylko... Chociaż w sumie... Jak on tam pada, nie? To na początku jak grałam i potem wróciłam z tej dobrej postaci na tą słabą, to było takie... Wow, jak szybko umiera, nie? Kontrola. Skraca czas potrzebny na zmianę tempa konia. O! Koki. Poprawiają wysokość i odległość, na jaką może skoczyć koń. Siła jak...
Siła, jak wysoko i daleko może skoczyć. Posłuszeństwo, jak dobrze reaguje na komendy. Szybkość, jak szybki jest koń. Wytrzymałość, jak dużo obrażeń koń jest w stanie znieść. To strasznie brzmi. Zwinność, jak szybko koń zmienia kierunki. Wszystkie te informacje można znaleźć w karcie postaci. Obejrzyj tutorial karty postaci, aby poznać więcej szczegółów. A gdzie to jest? Tutaj. Na karcie postaci możesz zobaczyć takie ubrania, jakie ubrania masz aktualnie na sobie oraz na jakim poziomie są twoje różne umiejętności. W górnej części okna są zakładki, które pozwolą ci zobaczyć więcej informacji. Ja, to jest karta postaci, mój koń. Informacje o twoim koniu, włączając jaki sprzęt ma założony. Reputacja, informacje na temat twojej reputacji w różnych frakcjach występujących w Jorvik. Informacje o twoim koniu. Na karcie konia znajdziesz informacje o swoim koniu, podobnie jak na karcie postaci. Możesz zobaczyć różne umiejętności, wyposażenie oraz poziom. Twój koń ma swój poziom, tak jak informuje on o tym, jaki dobry jest. Poziom twojego konia nigdy nie może być wyższy niż twój własny. No! A jeśli jest niższy, możesz go potrenować, by był lepszy. Znaczy, ja wiem, że to chodzi chyba o jakieś tam punkty, ale przecież mogę mieć poziom pierwszy i konia na 15. Nie wiem, co chodzi. Dostajesz punkty doświadczenia, w skrócie PD, za ukończone zadania. Kiedy zdobędziesz wystarczającą liczbę punktów, punkty doświadczenia poziomu, nie przeczytam. Przejdziesz na nowy poziom. Z osiągnięciem każdego kolejnego poziomu twoja postać stanie się lepsza. Jej umiejętności będą rosnąć i będziesz mogła nosić lepsze ubrania. Niektóre zadania są dostępne tylko po osiągnięciu odpowiedniego poziomu. Zdobywanie poziomu jest ważne, ponieważ ulepsza twoją postać oraz rozwija fabułę. No właśnie, zawody. Na stable istnieje kilka typów zawodów. Najbardziej popularny jest wyścig. Jeśli zaakceptujesz start wyścigu, nie możesz zacząć od razu. Poczekaj na odliczanie, kiedy dojdzie do zera. Jedź najszybciej jak potrafisz. Musisz minąć wszystkie punkty kontrolne na trasie. Zakończyć bieg. A ja sobie czytam. Tam ktoś biega, ja sobie czytam. Bieg przekraczając linię mety. Punkty kontrolne oznaczone są flagami po bokach i dużą zieloną strzałką po środku. Najlepsze wyniki. Kiedy dojedziesz do mety, możesz porównać swój rezultat z wynikami innych graczy na tablicy wyników. Istnieje oddzielna lista najlepszych wyników dla każdego wyścigu. Użyj przycisku w oknie najlepszych wyników, aby je posortować i przefiltrować. Możesz także zaznaczyć bok z listy samych znajomych, aby zobaczyć tylko znajomych swoich i znajomych znajomych. Znajomych, czyli wszystkich, tak? Swoją drogą to też kiedyś było, czy oni to aktualizowali, bo wydaje mi się, że ta lista była dopiero, znaczy taka ulepszona, to może nie. Dbaj o swojego konia. Jeśli nie opiekujesz się swoim koniem, tak jak ja, szybko zacznie być nieszczęśliwy. Jeśli tak się stanie, będzie zachowywać się gorzej niż zwykle. Aby mieć pewność, że nigdy do tego nie dojdzie, należy pamiętać, aby go karmić i poić, nie zapomnieć o czyszczeniu kopyt i nawozu. Za każdy dzień z rzędu, w którym zrobisz to wszystko, twój koń staje się szczęśliwszy i dodaje jeden punkt do swojego licznika szczęścia. Tak trzymaj przez 7 dni. O, nie wiedziałam, że jest akurat 7. Z rzędu zostań zainspirowany. Zainspirowany koń sprawuje się lepiej niż normalnie. Uwaga, jeśli nie dbasz o swojego konia przez jeden dzień, posmutnieje, biorąc 2 punkty z licznika szczęścia. 2, a nie 1? Poziomy licznika szczęścia. Smutny koń. O, tego też nie wiedziałam. 2, zgryźliwy koń. Zadowolony. Jest 1, smutny. 2, zgryźliwy. 3, 4, zadowolony. 5, 6, szczęśliwy. 7, zainspirowany. Okej. Okay. Reputacja. Wykonuje zadania, otrzymujesz dostęp do specjalnych powtarzalnych zadań, nienawidzę tego, które możesz wykonać raz dziennie. Te codzienne zadania pozwalają ci zdobywać punkty reputacji w różnych frakcjach, a także zarobić trochę SJ, czyli shillingów Jorvik, które można wydać w sklepach na akcesoria. Raz dziennie można również stawać do zawodu i starać się o lepszą pozycję na liście najlepszych wyników. Pamiętaj, że masz większe szanse na dobry wynik, jeśli masz najlepsze możliwe ubranie i sprzęt, no właśnie, aby zrobić... Zdobyć te elementy, musisz mieć wystarczająco dobrą reputację w różnych frakcjach w Jorvik, aby pozwolili ci kupić swoje najlepsze rzeczy, ale niektóre nie mają reputacji. Wszystkie codzienne zadania i wyścigi są oznaczone niebieską kropką na mapie. Teraz już są inaczej zaznaczone, ale zdrowie. Zanim zajdzie potrzeba udania się do doktora lub weterynarza. Doktora czy weterynarza? Ale moja postać nie chodzi do lekarza, o co chodzi? Ty i twój koń możecie znieść pewną liczbę obrażeń. Jak moja postać spadnie, to też się zalicza, że koń spadł. Obok portretu twojego konia są belki pokazujące, jak zdrowi jesteście. Za każdym razem, gdy coś się stanie, na przykład spadniecie lub coś wjedziecie, belka się wyczerpuje. Gdy belka będzie już całkowicie pusta, zostaniesz przeniesiona do lekarza lub weterynarza, aby uzyskać zdrowie. To osobno jest i nie rozumiem. A nie jest jeden pasek? Żeby wrócić konia do normalnego stanu, musisz go karmić, poić, szczotkować i czyścić kopyta. No właśnie to zauważyłam kiedyś, byłam taka zdziwiona, że jak koń zostanie przewieziony do stajni z powrotem, to trzeba go od nowa karmić. Możesz korzystać z czatu, aby rozmawiać z innymi graczami. Wiadomości będą wyświetlane zarówno w oknie czatu i nad głowami graczy, aby napisać na czacie. No chyba, że się to kogoś pisze. Do znajomego albo do klubu, to nie. Aby napisać na czacie, naciśnij Enter, napisz wiadomość, naciśnij ponownie Enter, twoja wiadomość pojawi się w grze. Chyba, że są lagi, to wtedy dłużej. Nie możesz... Coś tam tego co?
użyć tego tutaj. A czy ja chcę czegoś używać? Tutaj to świeciło w ogóle. Co ja tutaj mam? Ja mogę tu jeść coś? Nie, to jest stań. To się chyba nie da, to nie wiem. Chociaż? Nie wiem. Aby otworzyć okno rozmowy, możesz także kliknąć przycisk dymku w lewym dolnym rogu ekranu. Aby napisać wiadomość, możesz również kliknąć w pole tekstowe w oknie czatu. W zależności od kanału, na którym piszesz, wiadomości będą widoczne dla innych graczy na różne sposoby. No właśnie, rozmowa stajenna. Zobaczą ją wszyscy gracze w miastach, wsiach i stajniach. To jest rozmowa stajenna. Pogadaj. Zobaczą ją wszyscy gracze w pobliżu. Przyjaciel, wybierz znajomego, aby z nim porozmawiać. Tylko ty i twój wybrany znajomy zobaczycie ten czat. Kliknij zakładki kanału w oknie czatu, aby zmienić kanał czatu. O co chodzi? Co to jest rozmowa stajenna? W sensie, że to takie w tym miejscu, tak? Znajomi, zaprzyjaźnianie się z innymi jeźdźcami w Star Stable to świetny sposób na pozostanie w kontakcie z nimi, z tymi, z którymi chcesz grać. Jeśli ktoś jest twoim znajomym, masz z nim prywatny czat, widzisz, kiedy się loguje, zdobywa nowy poziom, bije rekord, czy dzieje się u niego inna ważna rzecz. Widzisz go także na mapie jako kolorową kropkę. Jakoś tego nie zauważyłam. W sensie ten czat, znaczy te wyniki jakieś tam, to niby jest, ale nie zauważyłam, chyba że nikt nie był. A ta kropka to chyba tylko jak się zaprosi do grupy, nie? Już nie wiem. Możesz także ignorować graczy. Jeśli masz gracza na liście ignorowanych, nie będziesz widzieć jego czatów i automatycznie odrzucane będą wszystkie zaproszenia. Menu znajomi. Aby zobaczyć menu znajomych, otwórz okno społeczności, klikając przycisk społeczności w menu podkowa. Tutaj masz cztery zakładki. Znajomi, moje zaproszenia, zaproszenia i ignorowani. Znajomi. Tutaj możesz zobaczyć wszystkich swoich znajomych, moje zaproszenia, lista wszystkich ludzi, którzy zostali zaproszeni do zostania znajomymi. Jest taka lista, że jak się nie od razu przyjmie zaproszenia, tutaj znajdziesz wszystkie zaproszenia od innych graczy. Właśnie fajnie tak czytać, jak już się długo gra, bo dalej się można czegoś dowiedzieć. Na przykład tak czytałam często informacje o telefonie. Nie od razu kupiłam, bo po co, tylko potem. Na które jeszcze nie odpowiedziałeś, ignorowanie. Tutaj znajdują się wszyscy gracze, których ignorujesz. Zaproszenie do znajomych. Istnieją dwa sposoby zaproszenia kogoś do zostania znajomymi. W zakładce moje zaproszenia, menu społeczność, wpisz imię gracza i kliknij przycisk dodaj znajomego. O, chyba tak robiłam raz. To nie trzeba być dostępny w grze, nie wiem. W grze wykonaj lewy klik, aby wybrać znajomego. Lewy klik. Ignorowanie kogoś. W zakładce ignorowanie, w menu społeczność, wpisz imię gracza i kliknij przycisk ignoruj. W grze wykonaj lewy klik na innym graczu, aby go wybrać. Następnie wykonaj lewy klik na jego portrecie i wybierz ignoruj. Odpowiadanie na zaproszenie od znajomych. W zakładce zaproszenia w menu społeczność kliknij na gracza, którego zaproszenie do znajomych chcesz zaakceptować. Następnie kliknij przycisk akceptuj, by zostać znajomym lub odrzucić, by odrzucić zaproszenie. Nie wiedziałam, że się tak da. Fajnie, nie? Dowiedziałam się coś nowego. Poczta. Aby skorzystać z poczty Star Stable, najlepiej kliknij na skrzynkę. Skrzynki znajdziesz pośród wszystkich zabudowań w Jorvik. Kiedy klikniesz w skrzynkę, pierwszą rzeczą, jaką zobaczysz, będzie lista otrzymanych wiadomości. Ikona pokazuje, jakiego typu jest wiadomość. List, paczka z przedmiotem, czy coś innego. A co to jest coś innego? Jeśli jest niebieska, znaczy, że to coś nowego. Jeśli jest szara, znaczy, że już to otworzyłeś. Numer wskazuje, za ile dni list zostanie usunięty z twojej skrzynki. Też nie wiedziałam? Kliknij na list, aby go otworzyć i przeczytać. Poniżej listu znajdują się przyciski pozwalające na napisanie odpowiedzi lub usunięcie wiadomości. Aby napisać wiadomość, kliknij na przycisk nowa, wpisz imię odbiorcy lub wybierz znajomego z rozwijanego menu. Wpisz tutaj wiadomość, tytuł i jej treść, a na końcu kliknij wyślij, aby wysłać list. I czepianie się wszystkiego, wszystkich wyrazów, które nie są niemiłe. Kiedy masz nową wiadomość czekającą na ciebie, ikona listu wyświetli się w menu podkowa. Transport. Wagony transportowe można znaleźć w całym Jorvik. Każde duże stanie ma jeden. Używając transportera możesz błyskawicznie przenieść się do każdego innego transportera odkrytego w Jorvik. Wcześniej nie było do każdego. Aby użyć transportera, wjedź do wagonu. Wówczas otworzy się transportowe menu. Wybierz menu punkt docelowy, wybierz, czy chcesz zapłacić w szylingach Jorvik czy Starcoins. Jesteś transportowana do punktu docelowego. Teraz jest napisane rozwinięty skrót. Grupy i zawody. Możesz zaprosić innych znajomych do grupy. No właśnie, nie pisali o tym wcześniej. Po prostu kliknij na gracza. Kliknij na jego obrazek i wybierz zaproś do grupy. Gracz, który otrzymał zaproszenie, zobaczy ikonę z zaproszeniem do grupy z lewej strony ekranu. Aby zaakceptować zaproszenie, musi kliknąć tę ikonę. Jeśli chcesz opuścić grupę, zamknij okno informujące o grupie. Kiedy są dwie lub więcej osób w grupie, maksymalnie 5, o, też nie wiedziałam, możesz kliknąć na linii startu na tablicy ogłoszeń. Jest. Hmm.
Jeśli każdy w grupie jest przy linii startu, może zaakceptować wyścig lub opuścić grupę, klikając na kwadrat poniżej informacji w grupie. Nie wiem, o co chodzi. Taka tablica ogłoszeń. Kiedy wszyscy w grupie zaakceptują wyścig, rozpocznie się on, a członkowie będą ścigać indywidualnie. Znaczy indywidualnie. Ale to nie było tak, jak były te wyścigi walentynkowe, że tylko dwie osoby muszą się zgodzić na wyścig, a reszta nie musi, żeby działał. Ale nie wiem, czy tutaj też. Konie są umieszczone w boksach w stajni, co zapewnia łatwy dostęp do nich. Jeśli w stajni zabraknie wolnych boksów, konie, dla których nie ma już miejsca, trafią na wybieg. W stajni do wyboru jest wiele różnych boksów, a każdy z nich można przydzielić jednemu koniowi. Aby aktywować boks w stajni, przejdź do boksu, kliknij symbol z nazwą boksu. Otworzy się pastwisko, z którego można wybrać konia do umieszczenia w boksie. W oknie pastwiska można wybrać konie, które będą przechowywane w stajni. Aby przenieść konia z pastwiska do stajni, przyciągnij ikonę konia do okna boksu i upuść ją w boksie. Dostępna jest także opcja powiększenia stajni przez jej ulepszenie. Każdy kolejny poziom ulepszenia dalej daje więcej boksów i inne dodatki. Dalej mi szkoda kasy na to. Aby ulepszyć stajnię, porozmawiaj z Johnem. John stoi na zewnątrz stajni. No. Zostały mi 2 te do przeczytania, więc nie wiem, czy już zrobić cięcie. W sumie zajęło mi to dłużej niż sądziłam, ale mnie to ciekawiło. Mam nadzieję, że nie tylko mnie. No i cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Jak widać, dalej nie zrobiłam tego wyścigu sznurkowego. To może jeszcze stuknę jeden odcinek, chociaż pewnie nie będzie cały, tylko kawałek. Ale chciałam jeszcze ten wyścig pokombinować. Tutaj chciałam jeszcze poczytać to do końca. Nawet się paru rzeczy dowiedziałam, nie sądziłam, że to jest możliwe. Ta lista znajomych, coś tam jeszcze, nie pamiętam, coś jeszcze chciałam sprawdzić, ale już nie pamiętam, co to było. No, więc dokończyłam zadanie, powiedzmy, dostałam, no, jak to się nazywa, po głowie? Tak, jestem koniem, dostałam, no, kask, brawo ja, dostałam kask. No, odcinek nie był jakoś bardzo pasjonujący, pozwiedzałam sobie trochę, poczytałam. No cóż, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję za oglądanie. To by było na tyle na dzisiaj.